Siemano widzowie, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj musimy się zająć tym miejscem, w którym właśnie jestem teraz ukryty, ponieważ udało nam się wrócić na Palionowo i póki co o moim pobycie tutaj totalnie nikt nie ma pojęcia. Więc mamy tutaj takie miejsce, taki pokój, w którym musimy dzisiaj zagospodarować do tego, żeby mógł właśnie tutaj przebywać, ponieważ tak jak w ostatnim odcinku uznaliśmy, pod latarnią... Co to jest? Czemu to jest jakiś wielki skin? Tego tutaj nie było. Tego tutaj nie było, co to tutaj robi? Dobra, nieważne, musimy się w takim razie przygotować. Widzicie, tu się takie rzeczy dzieją, że ja muszę mieć tutaj ten punkt przejęty jako swój. Tylko muszę to wszystko dostosować. Więc biorę stąd te łóżka. Jedno łóżko zostawię tylko. I niech to jedno łóżko jest sobie w tym miejscu. Ono jest strategicznie, moim zdaniem, chyba najlepszym miejscem, ponieważ niewiele mi tutaj będzie przeszkadzało. Możemy zrobić ewentualnie tak, że jeszcze jedno łóżko damy na to. No i odłóżmy sobie do skrzynek jakieś te rzeczy. Dobra, coś takiego. Czy to będzie nam potrzebne? Wydaje mi się, że nie, więc możemy to też zabrać, odłożyć tutaj. No i póki co tak to wygląda. Okej, czego my potrzebujemy? Potrzebujemy takie rzeczy, takie klapy i potrzebujemy klapy jeszcze te takie świerkowe z tego drewna. O, więc musimy pójść do mnie na chatę. Musimy takie rzeczy zabrać, tylko pytanie, czy ja się tam tak dostanę łatwo. Wydaje mi się, że może być ciężko, czekajcie. Muszę tak, ja mam te podki na niewidzialność przy sobie, czekajcie, ja muszę mieć jakąś pod ręką. Co ja robię w ogóle, że ja nie mam jej pod ręką. Dobra, tu. Gdzie on? Nie! Nie! Nie, to się nie dzieje naprawdę. Ja zapomniałem. Ja zapomniałem tych. O, widzowie, ale mamy przypał. Wróciłem na Palionowo i ja nie mam nic do ukrycia. Wszystkie podki zapomniałem w tamtej mojej bazie. Dobra, mamy przypał. Muszę zdobyć w takim razie potę jakąś. Póki co, na bezpiecznym, że tak powiem, kroku, rozglądając się tylko i wyłącznie, muszę się przedostać tutaj. Szybko schodzimy tu na dół. I to jest, teraz musimy w takim razie iść tunelami. Nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji, musimy w ten sposób się dostać teraz najpierw do... wow, nie zadało mi to obrażeń, co jest grane? Dobra, musimy się dostać do mojego drzewa, ponieważ ta... Nie do drzewa, do laboratorium, co ja gadam. Do laboratorium musimy się dostać, czyli najszybciej będzie, jak pójdziemy tędy. O nie, ja nie wyjdę tędy, ale dobra, przynajmniej wiem, że tutaj jest to wyjście, więc normalnie to rozwalę w ten sposób. I przejdziemy sobie, dobra. I teraz tak, szybko wychodzimy na górę. Tutaj mamy klapę, dobra. Ej, to jest jakoś tutaj, a bo tutaj, aha, tu jest rozwalony dom, no tak, no zapomniałem już o tym, że ja mam rozwaloną chatę, oczywiście, że tak. Dobra, szybko do laboratorium, najpierw musimy mieć potę na niewidzialność, najpierw pota na niewidzialność. Czyli muszę szybko ją zrobić, bo tam z tego co pamiętam nie mam już żadnych potek na niewidzialność, żadnych, bo wszystkie wykorzystałem. Jeżeli wszystkie wykorzystałem, to jedyne co nam pozostało to się modlić o to, żeby tam były produkty, które są do tego potrzebne. Bo jak ich nie będzie, to mamy przypał, ale póki co nikt mnie nie zauważył i możemy się czuć póki co, myślę, że bezpiecznie. Dobra, bierzemy te trzy rzeczy. Ładujemy tutaj, pyk, 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 dobra. Teraz tak, czy ja mam, no właśnie, tak jak myślałem, nie mam. Ale mamy to, mamy to, mamy to i mamy to, dobra, mamy tutaj wszystko. Jesteśmy tutaj tak, że tak powiem, przygotowani, że to jest szok. Dobra, najpierw to, musimy być czujni, nikt mnie nie może zobaczyć. Okej, zaraz będziemy potrzebować te rzeczy, te budulce, żeby zabrać. Ale póki co, możemy się czuć bezpiecznie. Patrzcie, co tam powstało, jakiś kurczę posąg. Go nie było tam, przysięgam, że go nie było tam wczoraj, ja bym go chyba zauważył. Już nie wiem, już nie pamiętam, czy on był, ale wydaje mi się, że go nie było. Dobra, zrobiło się to, teraz musimy pójść z marchewką. Dobra, więc leci marchewka na Night Vision. Dobra, tu są te drzewa, dobra, elegancko, jejku, jak ja się cieszę, że my wróciliśmy na to Palionowo. A, ja mam jeszcze bronię. O, właśnie, ciekawe, czy on je znalazł. Chyba ich nie znalazł, zaraz to sprawdzimy, jak będziemy iść tam i tak na chatę do mnie. Najpierw skończmy robić tą podkę tutaj. Będziemy mieli trzy podki, to póki co nam wystarczy. Ale będziemy potrzebować tego więcej, bo tam zrobiliśmy sobie ich sześć, więc w sumie jesteśmy w stanie tutaj zrobić ich... Ej, właśnie, a może ja zabiorę to i będę to robił tam w tamtym... tym. Dobra, czekajcie. Biorę wszystko, co potrzebuję. Potrzebujemy to i to, dobra. Chociaż ja te składniki wszystkie mam. Mam składniki, ale weźmiemy to, weźmiemy to, weźmiemy to, weźmiemy to. I tak, okej, okay. I teraz jesteśmy przygotowani, dosyć dobrze jesteśmy przygotowani. Dobra, mamy na invisibility i teraz pyk, leci to. No jak już będziemy mieli, to mogę się czuć bezpiecznie, bo będę miał przynajmniej podki przy sobie. Ale przypał w ogóle, tyle czasu poświęciłem na to, żeby zrobić te podki, będąc tam. I przyleciałem sobie bez nich. No to jest po prostu niesamowite, że to, o co było najważniejsze, zapomniałem. Nie wiem, to jest jakaś tragedia, nie? Nawet jeszcze nie czytałem komentarzy pod filmem tamtym. Ciekawe, czy mi pisaliście, że zapomniałem. Pewnie mi pisaliście, a ja nawet nie wiedziałem. Dobra, trudno, schodzimy na dół. Już mam podki, więc możemy się czuć bezpiecznie. I teraz tak, wracamy z powrotem. Czy to działa jeszcze? Można się tak przejechać? Mi się to kiedyś... Właśnie, zatrzymywało mi się to. Dlaczego to się tu zatrzymuje? Nie rozumiem tego. Ale to się zatrzymuje na tych zakrętach. Tam to się zatrzyma. A nie, nie zatrzymało się.
Dobra, ale czekajcie, ja to teraz muszę szybko kliknąć i zobaczymy, czy jak to na powrocie też. O, tu są w ogóle dwa. No to też. O, tu się zatrzymało. No, jedźcie tam i czy się zatrzymają tam? Skręciły. Ale dobra, jeden się odbije od drugiego. No i wrócił. Dobra, nie wiem, nieważne. Nieważne, to mnie nie obchodzi. Dobra, wjedzie tu to? Jest, wjechało, dobra. Okej, okay, teraz tak. Aha, miałem zobaczyć, czy tutaj są, czy te bronie znalazł. Ale wydaje mi się, że nie. Widzę, że tutaj wygląda tak, jak wyglądało, więc chyba raczej nie znalazł tego. I możemy się czuć póki co pod tym względem bezpiecznie. Wszystko jest na swoje miejsce, dobra, nic nie znalazł, nic totalnie. Ale mamy shotguna. Może shotgun też by się przydało mieć go ze sobą, co, widzowie? Wydaje mi się, że to jest całkiem ciekawy pomysł, żeby go mieć ze sobą. Ja jestem w stanie tutaj jakoś edytować te rzeczy. Czekajcie, ja zabiorę to i zabiorę to. Czy ja jestem w stanie to na shotguna narzucić? Jestem w stanie na shotguna to narzucić. Ale czy ja chcę shotguna? Shotgun chyba nie. Shotgun chyba średni. Średni jest ten, żeby to na shotguna narzucać. Bo lepiej, lepiej zdecydowanie lepiej mieć to na tej drugiej broni. Więc dajemy to tu. Tutaj to do mnie bardziej pasuje. Jest to dłuższa broń. Taka, którą jesteśmy w stanie na odległość kogoś zestrzelić. Jest to taka troszkę snajperka. Odkładam te rzeczy tutaj, na razie ich nie potrzebujemy. To jest coś, co póki co nam nie jest potrzebne. Niech to sobie tutaj siedzi. Nie znalazł tego, więc to jest najważniejsze. Ale chyba nie znalazł, po prostu nie potrzebował tego znajdywać. I po prostu miał wylane w to. Więc skoro miał wylane, no to już trudno. Dobra, okej, mamy tego drewna trochę, okej, starczy nam tyle. Jungle trapdoor, czy to jest coś, co nam wystarczy? Wydaje mi się, że nie, musimy zrobić sobie z tego. I tu mamy jeszcze jedno to. Ogólnie to ja mam lipę z drewnem, z tego co widzę. I w ogóle nie mam tego w żaden sposób dużo. Ale tu jest jeszcze jakieś świerkowe. Tu jest jeszcze to. O, tu mamy drewno, dobra, jest elegancko, mamy tego trochę. Dobra, no to robimy tak. To zamieniamy i robimy z tego te trapdory. Mamy ich tyle, dobra. Z tego robimy full tych trapdorów, bo to też nam będzie bardzo potrzebne. No i póki co wydaje mi się, że tyle. Musimy się tam dostać teraz z powrotem. I teraz tak, najlepszy sposób, żeby się tam dostać. No wydaje mi się, że kurczę, robi się dzień. Robi się dzień, nie jest dobrze, nie jest dobrze. Musimy wejść tu. Dobra, ja muszę iść dołem. Ja muszę chodzić dołami, bo jeżeli ja nie pójdę w ten sposób, to na pewno mnie znajdzie prędzej czy później. Dobra, idę tędy, bo jest szybciej. Okej, okay, tu, pyk, pyk. Ajajaj, jedno se źle postawiłem. Tu, pyk. Dobra, nie tu, tu. Dobra, idziemy tutaj. No ale teraz lipa, bo ja miałem to przygotować cały, a jest dzień, że ja to będę za dnia robił. Jest ryzyko, że ktoś mnie może, że tak powiem, zauważyć. No dobra, trudno. Lecimy w takim razie do góry, pyk. Tutaj, wychodzimy tędy, tu jest przycisk, dobra. Wyszliśmy, świetnie. No i teraz tak. Powoli, powoli, byleby się dostać do domku. Byleby się dostać do domku i będzie dobrze. Nikogo tu nie widzę, więc możemy być chyba spokojni. Dobra, szybko, szybko, szybko. Dobra, jesteśmy w środku. Jesteśmy w środku i teraz musimy zabezpieczyć to miejsce. Musimy całkowicie zmienić wygląd tego miejsca. Rozwalam te szyby, one są już nam niepotrzebne totalnie. Potrzebujemy załadować teraz tak. To, w szyby musi zostać załadowane to, a tu musi zostać załadowane tak. Spytacie dlaczego? A może inaczej to zrobimy, żeby to się otwierało do góry, bo do dołu nam to będzie przeszkadzać. Więc zróbmy tak. Dobra, coś takiego. Z tej strony dokładnie trzeba zrobić to samo, bo musimy tak zrobić, żeby nikt nas nie widział, a jak będziemy chcieli, to będzie nas widział, wiecie o co chodzi. No robimy tu, pyk, pyk. Dobra. I tej szyby nawet, a dobra, pewnie możemy pewnie czasem wykorzystać, więc niech jest tak. I tu jest ostatnia szyba. Ej, idealnie mi się to wymierzyło, idealnie. To jest niesamowite. Dobra, jesteśmy zabezpieczeni, mamy ciemność tutaj, mamy ciemność, jest dobrze. Jedyne co, to jeszcze trzeba sprawić, żeby tutaj wejście na górę nie było takie łatwe. Wejście na górę musi być inne, musi być koniecznie inne, bo to jest tutaj zbyt łatwe do wejścia. I musimy teraz przekminić, jak tu zrobić wyjście takie, żeby ono nie było takie normalne dla wszystkich tutaj. Potrzebujemy tego drewna, dobra, uwaga, tutaj stawiamy, pyk, 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 dobra. Musimy go oskurować, żeby to wyglądało tutaj naturalnie. Że jest niby, wiecie, nie wiem, czy to wygląda naturalnie, szczerze mówiąc, ale dobra, już nieważne. Dobra, zróbmy sobie w craftingu pół płytki. Teraz tak, tu pół płytka, tu musi wzrostać, czekajcie, jak to tu muszę zrobić? Dobra, wiem jak to zrobimy. Zrobimy tak, tu i tu trzeba to jakoś zamurować, czyli musi to wejść w ten sposób. Tu trzeba zabrać i tu musi iść, dobra, super. No i teraz pytanie, czy to lepsze, czy to lepsze? Wydaje mi się, że to. Mniej się rzuca w oczy. Dobra, coś takiego.
No i teraz najważniejsze jest to, że musimy tutaj zrobić taką klapę. I robimy, i tu będzie trzeba zrobić mechanizm za jakiś czas. Albo póki co będziemy tak wchodzić, dobra. Póki co w ten sposób, ale aha, jeszcze trzeba w drugą stronę wyjść też. Aha, tylko teraz, dobra, mam pomysł. Dobra i teraz tak, pyk. Dobra, to jest bardzo dobre, co ja tutaj zrobiłem teraz. Bardzo dobre, dobra. I teraz, czyli drabiny nie potrzebujemy, w ten sposób będziemy wychodzić na górę, tu. I teraz tak. Jesteśmy na górze, dobra. Mamy wyjście na górę, które jest totalnie nietypowe. Tu możemy rozwalić to teraz, bo w takim razie to będzie wyglądało troszkę inaczej. I mamy teraz tutaj takie dojście, co oznacza, że zmienia nam się miejsce na najlepsze pozycje na łóżko. Ponieważ najlepsze pozycje na łóżko teraz to jest tutaj. Dlatego, że tutaj jest ryzyko, żebyśmy wypadli za to jakoś. Coś by się mogło zbagować, dobra, póki co jest dobrze. Bierzemy te skrzynki. Chociaż te skrzynki dobre tutaj były. Te skrzynki były tutaj dobre, więc jednak je tutaj zostawiam. To jest dobre miejsce na skrzynkę. I odłóżmy sobie teraz tutaj te rzeczy niepotrzebne, te budulce tutaj odłóżmy. A tu odłóżmy wszystko, co jest nam potrzebne do... Bardzo ważne. Musimy mieć to jeszcze, bo musimy sobie zrobić tutaj ten system do robienia potek. Więc szybka akcja, tutaj tak. Potka leci se tu. I potrzebowałbym jeszcze jedną skrzynkę, więc zróbmy sobie jeszcze jedną skrzynkę. A, i potrzebowałbym też crafting, więc zróbmy sobie crafting. Pyk. Tak, okej, okay. Boom, crafting, okej, okay, świetnie. Dobra, no widzowie, co tu się odwaliło? Zrobiłem sobie crafting, mimo że już crafting miałem. No ale cóż, ja słynę z takich zagrań, bardzo eleganckich, więc spoko. Odłóżmy to tutaj i teraz tak, czy ja coś chciałem zrobić? A, chciałem w craftingu zrobić sobie skrzynkę jeszcze jedną. I to właśnie po to, żeby tą skrzynkę ustawić w tym miejscu. I żeby tutaj móc włożyć wszystkie rzeczy potrzebne do właśnie tych potek i tak dalej. Potkę potrzebuję mieć ze sobą. No tu możemy odłożyć to, bo to jest mi niepotrzebne. No i to musimy zabrać, okej, okay, tu mamy wszystko, co jest potrzebne do potek tak naprawdę. I teraz pytanie bardzo ważne, czy ja zabrałem w tym shulker boxie. Czekajcie, shulker boxa damy sobie tu. Nie zabrałem, a myślałem o tym, żeby to zabrać. I mam tutaj na myśli konkretnie, że myślałem, żeby zabrać kocioł, żeby mieć gdzie wodę przetrzymywać, bo tutaj jest lipa z wodą. I tu przydałby mi się o wiele bardziej ten system z tymi kapiącymi, tymi naciekami niż tam, bo tutaj jest problem taki, że tutaj no jakby ciężko mi będzie wychodzić, ja jakby jak najmniej muszę wychodzić z tego miejsca, wiecie o co chodzi. I widzicie jak ja mam teraz fajny taki wgląd i tu mogę zrobić tak i mogę sobie patrzeć jak chcę tam gdzieś przez takie małe okienko i nikt mnie tutaj nie zobaczy. Zamykam sobie to i teraz tak, idę tu, zrobię tak. I mogę w ten sposób, tutaj stąd, patrzeć na przykład na tatę hejtera w tamtym miejscu, pyk, uwaga, tam. Mogę sobie patrzeć przez taką małą tą. Dobra widzowie, nic mi tutaj nie pozostało więcej niż po prostu czekać i zostać właśnie w tym miejscu, bo nic więcej tutaj nie zrobię. Jedyne co, to muszę się skontaktować z Dave'em, o ile on w ogóle jest na wolności, a nie jest dalej uwięziony. To jest najgorsze i muszę to w kolejnym odcinku sprawdzić.